Połącz cynamon z płynem do mycia naczyń. Będziesz zaskoczony co potrafi. Po obejrzeniu filmu od razu skorzystasz z tej porady. Nie będziesz chciał stosować innej metody. Korzyści będą w całym domu. Przygotuj więc najpierw garnek i wlej do niego pół litra wody. Weź jedną laskę cynamonu i rozdrobnij ją. Niewiele osób wie, że cynamon to nie tylko smak i zapach w potrawach. Podgrzej wodę z cynamonem, aż się zagotuje. Wyłącz kuchenkę i odstaw garnek do przestudzenia. Uszykuj butelkę ze spryskiwaczem. Lejek i sitko. Na sitko wyłóż jeszcze gazę, aby drobinki kory cynamonowca nie przelać do butelki. Mogłyby zatkać spryskiwacz. Odcedź wywar z cynamonu. Dodaj małą łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Może być dowolny płyn. Możesz też użyć płynu ekologicznego. Do mieszanki wlej dwie łyżeczki octu. Chodzi o zwykły biały ocet. Na koniec weź połówkę cytryny i wyciśnij z niej sok. Zakręć butelkę i wymieszaj wszystkie składniki. Spryskaj rośliny, rośliny doniczkowe, które masz w domu. Możesz też użyć tego spreju do ozdobnych roślin jednorocznych. W ten sposób pozbędziesz się owadów w domu. I to wszystkich: muchy, muszki, komary, mrówki, czyćmy nie lubią zapachu cynamonu i octu. Płyn do naczyń sprawi, że mikstura nie będzie tak szybko spływać z liści roślin. Dzięki temu szkodniki nie będą ich atakować. Możesz spryskać też wejście z tarasu, aby mrówki nie wchodziły do domu. Cynamonowy spray ochroni Twój dom i rośliny przed wieloma szkodnikami. Drzwiami domu. Następnego dnia nie uwierzysz w efekty. Cynamon to przyprawa stosowana w kuchni. Przypisuje się mu również zdolności ezoteryczne. Już według starożytnych kapłanów miał wywierać istotny wpływ na ludzkie życie. Do miseczki nasyp sporą ilość soli. Ma właściwości oczyszczające. Na wierzch posyp łyżkę cynamonu. Jeśli czujesz, że masz pecha w życiu i nic się nie udaje, wypróbuj tę metodę naszych babci. Obierz trzy ząbki czostku. Obierz je ze skórki, wbij w cynamon, tak jak ja to robię na filmie. Na koniec nie zapomnij dodać jednego liścia laurowego, wbij go na samym środku miseczki. Tak, przygotowana mieszanka nie tylko chroni i przyciąga szczęście, dodatkowo jej zapach odstrasza insekty. Karaluchy, myszy, muchy i mole będą omijać twój dom szerokim łukiem. Tak przygotowaną miskę, postaw za drzwiami wejściowymi od domu, będzie ona chronić domowników przed złą energią. Jeśli masz problem z koszmarami lub bezsennością, postaw miskę przy łóżku, oczyści ona atmosferę w sypialni. Jeśli masz problemy finansowe, następny trik jest dla ciebie. Do folii spożywczej lub woreczka wsyp łyżkę cynamonu. Zawiąż go dokładnie, żeby się nie wysypał. Taki mały pakunek włóż do portfela lub torebki. Ochronne woreczki z cynamonem noszone przy sobie przyciągają i chronią pieniądze. Cynamon uważany jest za ważny element magii, przynoszącej szczęście w finansach. Znałeś ukryte właściwości cynamonu? Wierzysz w magię? Przed snem weź banana i cynamon. Gwarantuję ci, że nie będziesz żałował. Pójdziesz spać jak dziecko. Poznasz niezwykły przepis, który wielu osobom już pomógł. Pokażę ci sekret połączenia bananów z cynamonem. Banany zawierają magnez, który pomaga się zrelaksować i uspokoić. Banany redukują stres. Zawierają też coś, co ułatwia produkcję melatoniny. Melatonina to hormon snu. Banany zawierają enzym, który jest niezbędny do produkcji melatoniny, ale też pomaga w produkcji serotoniny, która poprawia nastrój. Cynamon też uspokaja i likwiduje stres, a dodatkowo reguluje poziom cukru. Odpowiada też za dopływ krwi do mózgu. Eugenol zawarty w cynamonie poprawia krążenie krwi. Dlatego połączenie bananów z cynamonem to lek na bezsenność. Jak go przygotować? Do garnka włóż laskę cynamonu. Dodaj pokrojonego jednego banana. Najlepiej ekologicznego. Banan musi być czysty. Wlej pół litra wody i zagotuj. Gotuj na małym ogniu 10 minut. Jeżeli nie jesteś pewien, czy masz ekologiczne banany i odpowiednio je wyczyściłeś, pokrój banana bez skórki, ale efekt może być słabszy. Po ugotowaniu odcedź wywar. Taka herbata wypita przed snem na pewno pomoże ci w końcu szybko zasnąć. Pij ją codziennie, a zapomnisz o problemach ze snem. Połóż goździki pod łóżkiem. Zacznij je używać nie tylko w kuchni. Ta przyprawa ma więcej zastosowań niż myślisz. Mało kto z nich jednak korzysta. Używałeś goździki na parapecie, albo przy drzwiach? Próbowałeś kiedyś trzymać je pod łóżkiem? To zastosowanie goździków rozwiąże wiele problemów w domu. I będziesz żałował, że nie wiedziałeś o tym wcześniej. Wystarczy jedna łyżka goździków. Zmiel je w młynku lub blenderze. Dzięki temu wydobędziesz z nich intensywniejszy zapach. Przesyp zmielone goździki do miseczki. Szczyptę goździków rozłóż na parapecie okna. Przy ścianie. Rozsyp je też przed drzwiami wejściowymi czy wejściem z tarasu. Zamiast rozsypywać goździki, możesz ustawić w tych miejscach miseczkę z nimi. Zostaw je na parapecie, przy drzwiach wejściowych czy pod łóżkiem. Możesz wymieszać mielone goździki z ciepłą wodą. Po jakimś czasie odcedź je przez gazę do butelki ze spryskiwaczem. Taką wodą możesz spryskiwać miejsca, w których pojawiają się owady i insekty. Goździki odstraszają mrówki, osy, rybiki, pluskwy, a nawet pająki. Z ogrodu pozbędziesz się też kotów. Wystarczy spryskać ziemię wodą z goździków. Możesz też spryskiwać skórę, aby odstraszyć komary. Jak widzisz, goździki przydadzą się wszędzie tam, gdzie nie chcesz mieć szkodników i insektów. Wymieszaj kulki na mole z goździkami, nie uwierzysz w rezultaty. Moja mama tak robiła. Jej metoda jest bardzo prosta: to prosty domowy przepis. Do garnka wlej 250 ml wody. Do mikstury wykorzystasz składniki, które zapewne masz w domu między innymi goździki. Wsyp do wody sporą garść goździków. Ta przyprawa doskonale działa na wszelkie insekty mole, muchy, komary, pluskwy, a nawet kleszcze, nie lubią ich zapachu. Zagotuj goździki, woda zacznie zmieniać kolor na lekko brązowy. Wyłącz kuchenkę i pozostaw garnek pod przykryciem do ostudzenia. Kiedy zaczyna się robić ciepło, różne owady zaczynają pojawiać się znikąd. Goździki skutecznie je odstraszą. Kiedy woda lekko ostygnie, wlej 200 ml octu. Ocet doskonale dezynfekuje powierzchnie, na których pojawiają się owady. Skutecznie też odstrasza wiele z nich. Jego zapachu nie lubią muchy i mrówki. Działa nawet na mszyce. Dodaj kulki na mole. Odstraszają nie tylko mole. To skuteczny sposób na wiele innych owadów, w tym na rybiki cukrowe czy na karaluchy – nie tylko owady nie lubią ich zapachu. Wiele zwierząt też unika miejsc, w których te kulki poczuje. Jeżeli masz alkohol, dodaj 200 ml do mikstury. Mieszanka będzie dłużej trwała. Przelej ją do butelki z dzióbkiem i używaj jej na tarasie, w domu, w garażu czy domku letniskowym na działce. Możesz też użyć jej jako odświeżacz do różnych miejsc. Przelej do małej buteleczki i postaw w miejscu, gdzie chcesz pozbyć się owadów i robaków. Obierz banana i wbij w niego goździki. To prosty sposób na problem, który wielu osobom spędza sen z powiek. Jeśli wypróbujesz banana z goździkami, gwarantuję ci, że już nie będziesz sięgał po nic innego. Choć to połączenie brzmi dziwnie, jak obejrzysz ten filmik, na pewno od razu je wypróbujesz. To naturalne remedium działa genialnie na stres oraz ułatwia zasypianie. Banany zawierają potas i magnez. Są źródłem tryptofanu i witaminy B6, które biorą udział w produkcji melatoniny. Umyte banany obierz ze skórki. Na jeden raz wystarczą dwa banany. Weź goździki i zacznij je wbijać w obrane banany. Goździki mają działanie antybakteryjne i grzybobójcze. Wpływają na trawienie, likwidują niestrawność, wzdęcia i gazy. Eugenol znajdujący się w goździkach. Ma działanie uspokajające. Goździki regulują też poziom cukru w organizmie również w nocy. Kiedy więc połączysz banany z goździkami, zwielokrotnisz ich siłę działania. Wstaw banany do garnka i zalej około trzema kubkami wody. Włącz kuchenkę i doprowadź wodę do wrzenia. Gotuj przez chwilę, odcedź. Wypij taki wywar 20 minut przed pójściem spać następnego ranka poczujesz się niezwykle dobrze po przespanej nocy. Goździki z bananem zadziałają lepiej niż tabletka na sen. Próbowałeś już kiedyś takiego sposobu? I jak radzisz sobie z problemami ze snem? Daj znać w komentarzu.